Witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu poświęconym skandalicznej wypowiedzi ostatnio pana posła Tomasza Nowaka, bowiem to poseł Tomasz Nowak nie chce kolei w Turku. Ja bym teraz chciał zadać publiczne pytanie do pana Dariusza Młynarczyka i do pana Piotra Rybarskiego, kandydata na burmistrza miasta Turku. Jak zamierzają, w jaki sposób przekonać swojego partyjnego kolegę Tomasza Nowaka, aby nie blokował tej kolei Turek, nowej linii Turek-Koni. Szanowni Państwo, dla mnie to jest naprawdę skandaliczna wypowiedź. To jest przecież projekt cywilizacyjny dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było połączenia kolejowego do Poznania przez Konin, a w dalszym etapie połączenie w stronę województwa łódzkiego. To jest jedno, ale drugie, szanowni Państwo, dla mnie też jest jakimś nieporozumieniem, że w tamtym tygodniu, jak dobrze pamiętam, burmistrz miasta Słupcy, burmistrz miasta Koła, prezydent miasta Konin wspólnie podpisali umowę partnerską dotyczącą niskoemisyjnego transportu publicznego w subregionie konińskim. Ja tam nie widzę miasta Turku. Pytanie do pana Romualda Antosika. Romek, dlaczego ty nie chcesz rozwoju tego Turku? Burmistrz Koła, burmistrz Słupcy, prezydent Konina dbają o interesy swoich mieszkańców, dbają o interesy swoich miast. Naprawdę, bieganie z balonikami po mieście nie rozwiązuje sprawy. Dlaczego nie dba się o rozwój naszego miasta? Szanowni Państwo, nasze miasto potrzebuje osoby, która będzie dbała o interesy tego pięknego miasta, o interesy mieszkańców. Temu poświęcony jest ten briefing, bo to ostatnie doniesienia są po prostu dla mnie osobiście skandaliczne. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to bardzo proszę. Mieliśmy wspólne zdjęcie tutaj z kolegami z Platformy, przecież sam pan razie, który mamy tutaj teraz. No i ciekawe, czy są w stanie przekonać. Tak, no to właśnie zadajmy to pytanie, czy to wspólne zdjęcie ponad podziałami, że będzie w końcu od tylu lat kolej w mieście Turków, na terenie powiatu tureckiego, później etap następny być może do województwa łódzkiego, czy to wspólne zdjęcie wtedy na konsultacjach społecznych to było tylko pod wybory, czy panowie, pan Darek, pan Piotr myślą tak samo jak pan poseł Tomasz Nowak? Również na debacie kandydatów na burmistrza był poruszany temat kolej plus dla Turku i wszyscy kandydaci wypowiadali się, że kolej jest potrzebna dla naszego miasta i dlaczego teraz pan poseł Nowak mówi coś innego, że on stawia na hybrydowe połączenie autobusowo-kolejowe, tylko że my mielibyśmy z Turku dojeżdżać autobusami. Dlaczego ta sprawa została postawiona? Dokładnie. To, co powiedział kolega Grzegorz, dlaczego mieszkańcy Turku mają być gorsi od mieszkańców Słupcy, od mieszkańców Konina, od mieszkańców Koła? A tam ci włodarze mają na swoim terenie kolej. I my też to powinniśmy mieć, bo nam się to po prostu należy. Jeżeli chcemy rozwoju potencjału miasta Turku, powiatu tureckiego, ta kolej musi powstać. I przecież to, jak pamiętam, w 2019 roku to radni, to powiat turecki zainicjował wejście do programu Kolej Plus. I mamy przecież mnóstwo partnerów.